Finlandia stała się członkiem NATO. Przed kwaterą główną paktu zawisła fińska flaga. Granica sojuszu z Rosją wydłużyła się o ponad 1300 kilometrów. Najpierw formalności. Mam ogromną przyjemność złożyć na ręce sekretarza Blinkena dokument przystąpienia Finlandii do NATO. A później oficjalne ogłoszenie historycznej decyzji. Finlandia stała się 31. członkiem Paktu Północnoatlantyckiego. Brawa! Przed kwaterą główną NATO w Brukseli zawisła fińska flaga. Proces akcesyjny Finlandii zajął 273 dni, niemal rok temu wraz ze Szwecją. Finlandia ogłosiła chęć wejścia do Paktu Północnoatlantyckiego. Podczas czerwcowego szczytu w Madrycie wydali na to zgodę wszyscy sojusznicy. Po decyzji krajowych parlamentów Finlandia jest już członkiem NATO. To wielki dzień dla Finlandii i bardzo ważny dzień dla Paktu Północnoatlantyckiego. 4 kwietnia 1949 roku został podpisany traktat waszyngtoński. Trudno sobie wyobrazić lepszy sposób na świętowanie naszego jubileuszu niż przyjęcie Finlandii jako pełnoprawnego członka do sojuszu. Członkostwa w NATO pogratulował Finom wicepremier Mariusz Błaszczak. Od dziś razem z Finlandią, która dołączyła do NATO, stoimy na straży bezpieczeństwa i pokoju. Solidarność sojusznicza w NATO gwarantuje skuteczność działań w obrębie obrony naszych wartości i naszej wolności. Finlandia wydaje na obronność 6 miliardów euro rocznie, wnosi do NATO 24 tysiące żołnierzy, 900 tysięcy rezerwistów, ponad 2 tysiące pojazdów opancerzonych, 852 sztuki artylerii, 239 czołgów, 26 okrętów i 55 myśliwców. Granica NATO z Rosją wydłuża się o 1340 km, wskazuje politolog dr Bogdan Pliszka. Tym jednym manewrem, czyli wejściem Finlandii do struktury NATO, NATO ma dwa razy dłuższą granicę z Rosją niż miało do tej pory, więc to znaczenie jest gigantyczne. Kusi mnie, żeby powiedzieć, że to jest jedyna rzecz, którą zawdzięczamy Putinowi. Osiągnął dokładnie odwrotność tego, do czego, jak sam deklarował, zmierzał. Uważa amerykański sekretarz stanu Antony Blinken, wejście Finlandii do NATO zostało dostrzeżone na Kremlu. Rozszerzenie NATO jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Rosji i jej interesów narodowych. Zmusza nas to do podjęcia środków zaradczych w celu zapewnienia własnego bezpieczeństwa taktycznego i strategicznego. W Brukseli spotkali się ministrowie spraw zagranicznych sojuszu. Obecny w stolicy Belgii szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kuleba uważa, że rozszerzenie paktu o neutralny dotąd kraj to nowe otwarcie. To wyraźny sygnał, że nadszedł czas na przegląd starych strategii i zapatrywań. Nie ma lepszego rozwiązania na zapewnienie transatlantyckiego bezpieczeństwa niż członkostwo Ukrainy w NATO. Pod znakiem zapytania stoi wejście Szwecji do NATO. Zgody na akcesję nie wydały jeszcze parlamenty Węgier i Turcji, zwraca uwagę profesor Krzysztof Kubiak. To jest w dużej mierze gra turecka w tej chwili i to gra rozgrywająca się na poziomie relacji Turcji ze Stanami Zjednoczonymi, Turcji z Europą i Turcji z Rosją. Sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg jest w kontakcie z Ankarą i jest dobrej myśli. Zgodziliśmy się z Erdoganem wznowić spotkania Finlandii, Szwecji i Turcji, aby zapewnić, że możemy poczynić postęp w sprawie przystąpienia przez Szwecję. Szwecja jest teraz w znacznie lepszym miejscu niż przed złożeniem wniosku. Węgry oraz Turcja zarzucają Szwecji wspieranie terroryzmu przez współpracę władz w Sztokholmie z Partią Pracujących Kurdystanu. Jeśli ta kwestia nie zostanie rozwiązana, dalsze rozszerzanie sojuszu stanie pod dużym znakiem zapytania.